No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny filmik. Słuchajcie, dzisiaj będzie analiza, ponieważ na jednym z ostatnich programów na żywo byłem podpytywany, kiedy wreszcie kolejny odcinek z analizą partii Fischera, więc dzisiaj. Dzisiaj robimy analizę partii Fischera. A jeszcze a propos programów na żywo, w piątek znowu zapraszam o 21 na kolejny taki program. No i dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw waszym zdaniem, jaka forma programu na żywo jest najbardziej atrakcyjna do oglądania. Czy to są partie, symultany, czy jakiś turniej może gramy. Przy okazji zachęcam do wstąpienia do klubu szachowego na liczę się pod tytułem Kanał Szachowy. Jak się uzbiera więcej osób, to będzie można jakieś turnieje organizować. Czy może zwykłe rozwiązywanie zadań, czy jakieś analizy, tak jak dzisiaj. Dajcie znać, można robić to, co wspólnie gdzieś tam ustalimy. Dobra. Dzisiaj analiza partii Fischera z jego książki Moich 60 pamiętnych partii. No i tylko przypomnę, że główne założenie jest takie, że nie używam, nie wspomagam się silnikiem komputerowym, więc w tych analizach mogą pojawiać się moje błędy, ale to będą takie ludzkie błędy, a zależy mi na tym, żeby to tłumaczenie było właśnie też takie ludzkie, zrozumiałe, a nie jakieś trudne warianty, które pokazuje komputer, których czasami nie rozumiemy. Dobra, Fischer białymi E4 już zagrał, poszło. I jego przeciwnik, którym był taki niemiecki szachista, Darga się nazywał, powiem szczerze, że nie kojarzyłem wcześniej tego nazwiska, tego zawodnika, odpowiedział E6. No ale skoro grał z Fischerem, to na pewno nie był to słaby gracz, tylko musiał to być jakiś liczący się zawodnik. Obrona francuska dzisiaj. Nie przez przypadek, bo ja ostatnio też mam troszeczkę kłopoty z francuską. No i tak pomyślałem, zobaczyłem w tej książce u Fischera, że są trzy takie partie z francuskiej, zerknąłem co tam jest, no i powiem wam, dwie są naprawdę bardzo ciekawe. Dzisiaj jedna z nich, E4, E6 i Fischer odpowiada posunięciem D4, taki główny ruch. Jak się pozwala, to często zajmujemy, przeciwnik czarne pozwalają, to zajmujemy centrum dwoma pionkami. No i obrona, idea główna obrony francuskiej jest taka, że pionek na E6 broni teraz tego pionka na D5. Czarne atakują w centrum pionkiem D5. I tutaj można zrobić dużo różnych rzeczy białymi. Fischer zagrał ruch, który skoczek C3, który na tym najwyższym takim światowym poziomie arcymistrzowskim uchodzi, wydaje mi się, za najlepszy, po prostu najsilniejszy ruch. Natomiast nie jest to jedyny ruch. Tutaj, jak ktoś dopiero zaczyna przygodę z szachami, to bardzo często poleca się, żeby grać ten wariant wymienny, wybić tu na D5. Jest po prostu taka prostsza, łatwiejsza pozycja do grania. Spotyka się też taki wariant zamknięty, czyli to centrum się tak szybko tutaj blokuje. Tym skoczkiem można też iść na D2. Fischer wybiera skoczek C3. Tutaj znowu czarne mają dużo opcji, dużo wariantów. Tych wariantów debiutowych jest naprawdę dużo. Można tutaj co zrobić? Można zbić. Znowu taki wariant wymienny, po to daliśmy tutaj skoczka, żeby odbić na E4 i. To jest czarnymi tak troszeczkę chyba mało ambitnie. Raczej czarne tutaj walczą o wyrównanie, co często im się po prostu udaje. Można też zagrać posunięcie skoczek na F6, czyli jeszcze dodatkowo tutaj raz atakujemy tego pionka na E4. Ale można też zagrać posunięcie goniec B4. To jest najczęściej grany ruch przez czarne i to jest ruch, który na przykład mi sprawia kłopoty. Ten wariant. Nie powinienem się przyznawać, co? Po prostu pozycje są skomplikowane. Trzeba naprawdę tutaj dużo nauki włożyć, dużo pracy, żeby zrozumieć te pozycje, żeby zapamiętać warianty. O co chodzi? Goniec idzie i w ten sposób czarne też tak naprawdę atakują pionka E4. Tak jak po posunięciu skoczek F6, tylko w taki trochę bardziej ukryty sposób. No bo goniec zaatakował skoczka, związał go z królem. Skoczka, który bronił tego pionka. Co robią białe? Żeby bronić tego pionka. Zamykają centrum, najczęściej po prostu idzie ten pionek do góry. Inne ruchy są rzadko spotykane. Jakoś trzeba rozwiązać ten problem tutaj, że pionek wisi, więc białe najczęściej idą do góry. Czarne grają, centrum się zamyka, nie? To jest bardzo ważny moment partii, kiedy powstaje nam taka blokada tu na środku. Ta blokada, zablokowane centrum, tak naprawdę bardzo często, bardzo długo ma miejsce na szachownicy, bo trudno potem rozbić taką blokadę. I to ma duży wpływ na walkę na szachownicy. Przy zablokowanym centrum często walka przenosi się gdzieś na skrzydła, czyli atakujemy albo tutaj na skrzydle królewskim, albo na skrzydle hetmańskim, to zależy później od pozycji. Takie blokady często też się robi się tak zwany podryw, czyli czarnym bardzo często we francuskiej, prawie zawsze grają tutaj pionkiem na C5, czyli te zablokowane centrum, ten łańcuszek jest tu podrywany przez tego pionka C5. Dobra.
Natomiast białe często w swoich planach, przy takim zamkniętym centrum, miałyby grać tutaj gdzieś F4, F5, ale do tego jeszcze daleko. Czyli też taki podryw tego drugiego skrzydła z drugiej strony. Patrzmy dalej na partię. Nie będziemy się tu za bardzo w debiuty zagłębiać, warianty. Następuje taki ruch A3. To jest ciągle teoria. To tak naprawdę są ruchy, które ci zawodnicy znają na pamięć, mają posprawdzane w domu, nauczone. A3. To jest ruch ciekawy, słuchajcie. Wiadomo, teoretyczny, ale popatrzcie. Pionek idzie tego gońca, spyta się jego zamiary. No, atakujemy gońca. I tak naprawdę białe jakby zachęcają czarne do tego, żeby coś z tym gońcem zrobić. No, zmuszają do tego i zachęcają do zbicia. Inną opcją jest goniec może się zawsze cofnąć. Jest też taki wariant, że goniec się tam cofa, można też tak grać. Ale dlaczego mówię, że to jest dziwne, ciekawe, że białe tu zachęcają? Bo białe jakby tracą ruch, robią ten ruch tym pionkiem i zachęcają, to jest chyba dobre słowo, czarne do zbicia tutaj. Czyli następuje wymiana goniec za skoczka. To znowu są bardzo ważne momenty. Popatrzcie, to jest piąty ruch w partii, a ja już tu mówię o drugim bardzo ważnym momencie, nie? Pierwszym było blokada tego centrum. To nam określa pozycję i to, jak przebiega walka na szachownicy. Drugi ważny moment, wymiana gońca za skoczka. W dodatku po tej wymianie białe muszą odbić pionkiem, nie ma innego ruchu i białe psują sobie pionki. Taki pionek jeden za drugim to jest grzybek, to są słabe pionki. Więc dlatego mówię, że to jest dosyć ciekawe i dziwne, że białe tracą ruch, żeby jeszcze zachęcić czarne do tego, żeby zepsuły im tutaj strukturę pionową. Dlaczego białe tak grają? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Ano taka, że czarne pozbyły się swojego czarno-polowego gońca. Nastąpiła ta wymiana goniec za skoczka. I teraz białym w tych pozycjach, w tej partii też będzie zależało na tym, żeby ich czarno-polowy goniec sobie pograł. Żeby to była silna, aktywna figurka. Na razie na to się tak naprawdę nie zapowiada, no bo ten goniec, co on może zrobić? Tutaj jest zablokowany przez te pionki białych. Więc białe będą starały się zrobić coś, żeby ten goniec był silny. Zawsze tak róbcie, kiedy następuje wymiana goniec za skoczka. Jeżeli macie gońca, którego przeciwnik nie ma, tak, czarne nie mają już tego czarno-polowego gońca, to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten był silny. To jest ważna zasada strategiczna w szachach. Co jeszcze? Popatrzcie, jak nie ma czarno-polowego gońca na F8, czarne są słabsze na czarnych polach. Na przykład ten pionek G7 już nie jest broniony i często białe w tych pozycjach grają hetmanem tutaj, żeby od razu przeciwnikowi tworzyć kłopoty na tych czarnych polach. Jak czarne mają bronić tego pionka? Oczywiście to jeszcze jest wszystko teoria. Jedziemy dalej. Czarne rozwijają figury. Po tym ważnym momencie, tutaj wymiana figur. Walka toczy się dalej. Nie zapominamy o tym, żeby rozwijać figury. Teraz Fischer decyduje się na ruch, który nie jest najczęściej grany, bo najczęściej grany jest tutaj hetman G4, to o czym mówiłem. I pytanie tam czarnych, jak zamierzasz bronić tego pionka? Można tak grać, ale Fischer decyduje się na inne posunięcie. Gra A4. O co chodzi w tym ruchu? 3 sekundy zastanowienia się dla Was, dlaczego Fischer zagrał pionkiem na A4. Idea jest związana z tym gońcem. Robi miejsce dla gońca. Pionka przesunął z pola A3, robi miejsce dla gońca. Ten goniec na polu A3 będzie sobie fajnie pracował po tej przekątnej. Ten goniec w tej partii będzie miał bardzo duże znaczenie. Zresztą zobaczycie, przez całą partię będzie fajnie dla białych pracował. Natomiast no, ruch pionka do przodu zawsze się z czymś tam wiąże, nie? Czasami taki pionek później może być słaby, może być jakimś celem do ataku i może nawet go stracimy, ale tutaj Fischer pokazuje, że bardzo ważne jest to, żeby ten goniec czarno-polowy pracował. Popatrzcie, on będzie pracował na tej diagonali, gdzie czarne nie mają już swojego gońca. Oczywiście to jest pozycja do grania, to nie jest tak, że tutaj białe już mają jakąś super pozycję. Pozycja jest wyrównana, obie strony mają swoje szanse. Hetman C7 zagrany przez czarne. To jest dobre pole dla hetmana. Co prawda szybciej wyjeżdża hetmanem niż lekkimi figurami, ale zawsze już trzeba uważać, tak? Po jakichś biciach, żeby tutaj jakiś szach na C3 nie był z widełkami. Na razie to nie jest groźne. I Fischer sobie spokojnie rozwija skoczka. Nie jest groźne, ponieważ gdybyśmy tutaj wybili i hetman wejdzie z widełkami na C3, to zagramy spokojnie sobie goniec na D2. I hetman broni nam wieży, nie? Czyli tak w partii nie było. W partii zagrał B6. I tutaj w książce, bo czasami wspomagam się, będę Wam opowiadał o tym, co Fischer pisał w książce o tej partii. Pisze ważną rzecz Fischer, że ten ruch związany jest z taką ideą, że czarne chcą teraz pozbyć się swojego tego drugiego gońca.
tego słabego. To jest słaby goniec od czarnych, ponieważ on strzela w czarne pionki poblokowane na białych polach. To jest taki częsty problem w tej obronie francuskiej od czarnych. Co zrobić z tym gońcem? Jak się go pozbyć tak naprawdę, czyli jak go wymienić? Nie chodzi o to, żeby go stracić, tylko żeby go wymienić. I w posunięciu B6 chodzi o to, że ten czarny goniec też chce wyjść przez to pole, tak jak ten nasz tutaj chce wyjść. To czarne chcą wyjść tu, ale nie po to, żeby on fajnie sobie pracował, tylko żeby go wymienić za naszego gońca. Ci czarne chcą się pozbyć swojej słabej figury. To znowu jest kolejna taka fajna strategiczna zasada i nauka, że jeżeli wiesz, że masz jakąś słabą figurę, to jest słaba figura od czarnych. To czarne chcą się jej pozbyć. Ale Fischer pisze o tym, że on nie zamierza na to pozwolić, tak? On wie o tym, że czarne chcą wymienić swoją słabą figurę. I to też działa w drugą stronę, nie? Jeżeli wiesz, że twój przeciwnik ma słabą figurę, którą chce wymienić, a masz sposób, żeby na to nie pozwolić, no to super. Jaki to jest ruch? Koniec na B5 szach. Tak zagrał Fischer. Nieprzyjemny ruch, bo psujący plany czarnych związane z tą wymianą. Dlaczego? Bo jest szach. A jak jest szach, to trzeba się go pozbyć. Jeżeli czarne zasłonią się skoczkiem tutaj lub tutaj, no to skoczek nie będzie już patrzył na pole A6 i nie będzie można grać tam gońcem. W partii czarne zdecydowały się zasłonić gońcem. Goniec D7 było zagrane. Fischer pisze o tym, że bardziej radykalne, ale i ciekawe było zagranie król F8. Taki ruch, że czarne nie chciały go zrobić. No bo dlaczego? Bo już nie zrobią roszady na przykład. Nie? To jest minus tego posunięcia, ale jest też plus. Plus jest taki, że czarne dalej chciałyby zagrać ten goniec A6 i wymienić te gońce. Kiedy w partii zagrał goniec na D7, zasłonił się, wymieniamy, nie ma szans, nie? Nie o to chodzi Fischerowi. Fischer się cofa. I chodzi o to, że teraz ten goniec czarnym zostaje. Nie można go już wymienić przez A6, nie ma szans go wymienić przez B5, bo on tu po prostu ginie. Więc takim manewrem sprytnym, szach i cofka, Fischer zostawił przeciwnikowi jego słabą figurę. Czarny się rozwija, wyprowadził sobie kolejnego skoczka, wszystkie lekkie figury grają. Fischer robi roszadę, czyli te takie podstawowe zasady debiutowe, rozwijamy figury, robimy roszadę. I czarne teraz grają posunięcie C4, tutaj pionkiem do przodu. W książce jest bardzo sympatyczny wariant przez Fischera przytoczony, że czarne nie mogą oczywiście zrobić roszady w tym momencie, bo będą miały kłopoty. Po takim, to jest taki znany motyw, taki słynny atak, że goniec się tutaj może poświęcić. Rozwala tam roszadę, kiedy król wychodzi do przodu, skoczek wchodzi szach, no jeżeli ten król się cofnie, to wchodzi teraz z kolei hetman i tutaj Fischer pisze, że koniec, że kłopoty czarnych, że tutaj grozi szachmat i nie ma się właściwie jak bronić. Więc dlatego czarne, cofamy, nie robią tej roszady, tylko najpierw grają C4, żeby wygonić tego gońca, żeby nie było już tamtego uderzenia, póki nie ma roszady. Co ma zrobić goniec? No po prostu się cofnął. I teraz tak logiczną kontynuacją w sumie, skoro pogonił gońca, to spodziewałbym się zrobienia roszady, ale czarny ma inny pomysł. Taki też typowy w obronie francuskiej, że gra posunięcie F6. Czyli znowu podryw tego centrum. Takie podrywanie. I to często jest dosyć nieprzyjemny ruch, to F6, bo chce nas zbić i zepsuć nam tutaj to centrum, a jeżeli często jest tak, że jeżeli my go zbijemy, to on odbija pionkiem, no i tutaj przeciwnikowi robi się całkiem sporo pionków w tym centrum. Jeżeli on jeszcze zaraz zagra posunięcie E5, to będzie miał takie mocne pionowe centrum. W dodatku otwiera się linia G do ataku na naszego króla, co może być nieprzyjemne, nie? A czarny król co zrobi? Ucieknie sobie w długą roszadę. Więc często te ruchy F6, no to może dlatego nie spieszył się z krótką roszadą, nie? Teraz popatrzcie, to dopiero wymyśliłem, że gdyby zrobił roszadę, to później po tych ruchach, po tym wybijaniu, ta linia G nie miałaby takiego znaczenia dla czarnych. Bo tu stałby już czarny król. Może dlatego najpierw F6. Tak jak mówię, to są takie moje analizy, przemyślenia, to nie jest nic poparte silnikiem komputerowym. Jak się nie zgadzacie, macie lepsze pomysły albo widzicie moje błędy, śmiało pisać w komentarzu. Wszystko przyjmuję. No co, poszło F6, jakoś trzeba to rozwiązać. Co robi Fischer? Niewygodnie bić, niewygodnie, że on nas zbije, ale znajduje ruch goniec A3, czyli ruch, który i tak chciał zrobić. Ruch, goniec chce być ustawiony na tej przekątnej. Popatrzcie, tu pojawiają się czarne pola, na przykład pole D6. Gdyby teraz białe mogły zagrać, to zagrałyby pewnie od razu tutaj gońcem. Świetne pole. Wyganiam hetmana i jednocześnie goniec stąd tutaj wspiera nam centrum. Ale jest ruch czarny, więc czarne odpowiadają od razu tutaj biciem.
I tutaj Fischer poświęca pionka, tak? Bo nastąpiło bicie, bicie i czarny biją pionka. To nie to, że stracił, on to oczywiście widział. To się nazywa poświęcenie pionka. W zamian jakieś tam cele swoje Fischer osiąga strategiczne. Natomiast trzeba widzieć jakiś taki sposób, żeby ten poświęcony materiał udowodnić, że to wszystko miało sens, że to nie tak, że my straciliśmy pionka, tylko co my mamy w zamian. Konkretnie, no tutaj jakby narzuca się bicie, ale nie każde bicie w szachach jest dobre, bo jednak ten hetman tutaj by mocno wszedł do centrum, gdzieś tam tutaj atakuje pionka, więc z tym się Fischer nie śpieszy, tylko co robi? Wprowadza wszystkie figury do walki, wieża E1. To o czym zawsze trzeba pamiętać, żeby wszystkie nasze figury grały. Jeżeli prostym jednym posunięciem mogę poprawić figurę, gdzie ona dobrze stoi, ile tam się pojawia punktów do ataku, nie na tej linii E dla wieży. Jeszcze oczywiście jest goniec po drodze, ale ten problem za chwilę zostanie rozwiązany. Teraz jest taka cicha groźba. Gdyby białe miały ruch, to mogą tutaj bić teraz i po zbiciu, ups, no, po zbiciu hetmanem, tam jest taki szach, goniec H5 i wieża wtedy ciach patrzy na hetmana. Więc czarne się bronią w ten sposób, grają skoczkiem tutaj. Na C6. Popatrz, jak fajnie pracuje ten goniec. To jest irytujący goniec, tak? To jest właśnie to, co mówiliśmy, że ten goniec tutaj jest silny, bo on przeszkadza przeciwnikowi. Silna figura w szachach to niekoniecznie musi coś atakować, coś zdobywać. Silna figura w szachach to jest taka, która atakuje czasem dużo pól i przeszkadza. Przeszkadza przeciwnikowi. Nie może zrobić roszady, bo król nie może przejść przez szachowane pole. Czarne mają otwartą linię F. Ale nie mogą tam ustawić żadnej wieży, ponieważ tam patrzy ten goniec. I ten goniec taki to jest taka. Tak męczy tego przeciwnika. Ale jednym gońcem nie wygramy. Co tu się dzieje dalej? Konkrety, tak? Szachy to jest konkretna gra. Fischer bije. Czarne muszą odbić skoczkiem, nie można hetmanem. No i teraz chcemy otworzyć tutaj. Chcemy tą wieżę otworzyć i poatakować po linii, gdzie przeciwnik ma króla. Przeszkadza goniec. Nie ma sensu cofać gońca, bo będzie taki pasywny. Co ten goniec tu robi? Fischer widzi lepszą przyszłość dla tego gońca. Można dać szacha, ale on się zasłoni pionkiem. To niewiele daje. Gdzie tego gońca byśmy chcieli mieć najbardziej? Żeby atakował. Tu jest punkt do ataku. Tak? Nie chcę iść od razu gońcem na G4, bo nie chce Fischer pewnie za dużo figur wymieniać. Tak? Skoczek by zbił, weszlibyśmy tu hetmanem. Ale jeżeli nie trzeba wymieniać figur, to lepiej je zostawić na szachownicy. Dlatego ruch F4. Wygania skoczka. Skoczek zwiewa. No i teraz wychodzi ta nasza figura na fajne pole do ataku. Patrzcie, jak te figury Fischera fajnie grają. Tutaj pracuje goniec, tu pracuje goniec, tu pracuje wieża. Z hetmanem musimy coś jeszcze zrobić. I z wieżą. Ale to wszystko w partii będzie. I teraz co? Nasze figury atakują. Ta akcja białych, popatrzcie, po poświęceniu pionka. Na początku nie było za bardzo wiadomo w sumie po co oddał tego pionka. A teraz tak się to rozkręca, nie? To atakuje. Dwa ataki. No i co mają robić czarne? Bronić pionka? Jakim ruchem? Na przykład skoczek D8, tak? To broni pionka. Ale czy to jest dobry ruch? Bo to jest ruch do tyłu. Skoczki na bandzie są złe. Skoczek przeszkadza królowi. Teraz król nie może ani tej roszady, ani tej roszady. Jakim posunięciem byśmy teraz atakowali dalej? Tu się narzuca. F5. Wykorzystać tą wieżę. To, że tutaj stoi król. Kiedy król przeciwnika jest w centrum, staramy się otwierać pozycję, czyli tutaj. I znowu kolejny atak w tego pionka. Nie może bić, bo jest związanie. Jak pójdzie do przodu, to pionek coś przestał bronić. Pionek stał tu, bronił tego. Teraz nie broni, więc go lejemy. I kolejna, hetman w centrum, tam patrzy na wieżę. Tu jest znowu atak. Pozycja się rozpada. Po jednym posunięciu skoczkiem do tyłu na D8. Więc jak bronić pionka? Jeszcze królem można, ale to jest taki ruch, który nie może być dobry. Król tutaj taki trochę jest odsłonięty za bardzo. Jak białe mogłyby dalej atakować? No pewnie znowu F5. Już teraz nie ma tam króla na tej linii, ale no król został w centrum, blisko centrum, nie ma roszady, więc staramy się maksymalnie otwierać pozycję i rozbijać ten tutaj łańcuch, tą obronę od czarnych. Jeżeli zbije, to samo, znowu przestał bronić tego pionka. Włazimy tutaj z szachem, tak? On nie ma czasu zbić naszego gońca. Jest atak. Tu będzie z czarnymi bardzo źle. Dlatego, co robią czarne? Słuchajcie, nie zawsze trzeba bronić pionka.
Czarne, przed chwilą Fischer poświęcił pionka, więc czarne mają pionka więcej. Czasami pionka trzeba zwrócić. Nie brońcie na siłę pionka, jeżeli to powoduje jakieś duże kłopoty. I czarne grają dobrze, po prostu zwiewają królem, robią roszadę i zwraca z powrotem tego pionka. Fischer go bije, widocznie uznał, że nie ma tu nic innego. Czarnym przynajmniej udaje się teraz wymienić te gońce, to co chciały zrobić w sumie od początku partii, tak? Następuje wymiana. Bicie, bicie. No i w pionkach porówno. Jak ocenić tą pozycję? Trudno, słuchajcie, ocena pozycji w szachach to jest trudna rzecz. Nikt nie ma przewagi materialnej. No z jednej strony ten czarny król wygląda taki bardziej odsłonięty. Goniec tutaj fajnie pracował, ale coraz mniej figur na szachownicy. Tutaj ten grzybek został, to jest słabość białych. Fischer pisze w książce, że to jest równa pozycja. No to co, nie będziemy się z nim kłócić, wierzymy mu. Czarne grają teraz taki ruch wieża D7. On na pierwszy rzut oka wygląda dziwnie. Czemu tu wieżą, a nie na przykład wprowadzić wieżę do gry? Nie? Ta wieża jest aktywna, ta nic nie robi, więc czarne pewnie chciałyby ją wymienić. Czemu tego nie zrobiły? Pierwsze co widzę, co im przychodzi do głowy, to można po prostu zbić i po biciu ten pionek zostaje bez obrony. No? Czyli białe przed chwilą miały pionka mniej, a teraz mają pionka więcej, więc może dlatego. Nie wiem, komputer pewnie wie, ale nie będziemy sprawdzać. Niech to będzie tajemnica. Gdyby czarne mogły, to pewnie by wprowadziły tą wieżę. Linię pionek. No tu jej nie można wprowadzić, bo ten goniec przeszkadza, więc grają wieża D7. Fischer mówi, że równa, więc mu wierzymy, ale jeżeli są takie kłopoty w pozycji, że nie mogę wprowadzić figury do gry, to może znaczyć, że czarne mają kłopoty, no bo białe nie ma kłopotów z wprowadzeniem figur, tak? Chciałby zagrać pewnie gdzieś hetmanem, tu lub tu, na jakieś sztuczki z odkrytym szachem. Tą wieżę se wprowadzi bez problemu, tu lub tu. Patrzcie, biały ma wybór, nie? Może se uruchomić figurę tu lub tu, ma dwa fajne pola dla hetmana, ma dwa fajne pola dla wieży. A czarny ma kłopot ze swoją wieżą, to mi by wychodziło, że białe są lepsze. Nie kłócimy się z Fischerem, uczymy się od niego, wieża D7 zagrał czarny. I teraz ruch, który robi różnicę. Spróbujcie pomyśleć, co wy byście zrobili. Fischer robi ruch, którego ja bym nie zrobił, który mi nie przychodzi do głowy, bo za słabo gram w szachy. Może wam przyjdzie, nie? Kto chce, niech sobie teraz zatrzyma na chwilkę filmik i spróbuje pomyśleć, gdzie by się ruszyć. I wam mówię, słuchajcie, Fischer gra teraz ruch. Powiem wam, o jakich ja bym myślał. Ja bym, no to co mówiłem, tak? Albo bym chciał gdzieś hetmana. Pewnie na F3, bo tutaj taki prymitywny plan. Hetmana dać na F3 i wieżę dać na D1. Zaatakować tego pionka. A Fischer widzi coś więcej. Gra ruch F5. No mi ten ruch by nie przyszedł do głowy. No dobra, z kolei pionek wisiał, tak? Pionek był pod biciem, ale grając hetman F3 też bym go bronił. A o co chodzi w ruchu F5? Na pierwszy rzut oka nie wiadomo. No co tu widać, że broni wieży. No ale wieży nikt nie atakował, nie? Co więcej, Fischer w książce pisze, że ten ruch jest zagrany z pomysłem F6, żeby jeszcze dalej pchać tego pionka. I coś tu pisał o linii F. A może chodzi o to, że ten goniec tu pracuje, tak? Że jeżeli pójdziemy tu do przodu i otworzy się linia F, to będziemy mogli tam po tej linii F coś pograć. Ale to są takie rzeczy w szachach trudne. Dla mnie na przykład niewidoczne. F5, F6. Tego bym w życiu nie wymyślił. No może w następnej partii, jak się teraz od Fischera nauczyłem. Zobaczymy. Co robią czarne? Czarne grają skoczek na D8. Tu. Do tyłu. Takie ruchy nam się nie podobają. Może dlatego ta wieża szła do góry, żeby robić miejsce dla skoczka, żeby wygonić tą wieżę. Wieża po siódemce też coś na pewno broni, ale taki ruch do tyłu. Wieża musi uciekać, gdzie idzie na E3. Dobra. I czarny teraz ruch do przodu. Hetman F4. No takie ruchy to rozumiem, to mi się podoba, tak? Atakuje tu, atakuje tu. No i po co mu ten pionek na F5? Fischer rozwiązuje problem, gra wieża na F3. Tak, wszystko się broni. I teraz hetman E4. Tutaj Fischer pisał w książce, że czarne bronią się z wigorem. Hetman ma wigor, ale te pozostałe figury skoczek tutaj nie widać po nim żadnego wigoru. No teraz plus taki, że ta wieża by chciała wejść.
wejść po linii E. Już można. Ta wieża jakieś zadania obronne spełnia. Na pewno trzeba coś zrobić czarnymi ze skoczkiem, ale w sumie główne pytanie, co teraz zrobić białymi? Chwila dla Was. Próbujcie pomyśleć, jaki teraz byście zagrali ruch. Kto chce, to jak zwykle sobie zatrzymuje filmik, a ja już odpowiadam. Logicznie, popatrzcie, jeżeli Fischer w głowie miał plan F5, żeby F6, gdybym ja miał taki plan w głowie, to w tym momencie zagrałbym pewnie F6, bo to był mój plan. Wcześniej, tak? No, od Fischera, ale odgapiam. A on tu zmienia. To jest coś, co też potrafią robić ci topowi zawodnicy, arcymistrzowie, że szachy to jest dynamiczna gra. Czyli te plany się zmieniają i trzeba mieć przegląd całej szachownicy. To był jego plan. Być może jeszcze gdzieś to w głowie ma zapisane, ale robi teraz ruch z drugiej strony szachownicy, tym pionkiem A5. Logiczne, ale trudne, bo przecież przed chwilą miał zapisane w głowie F6, tak? A teraz rusza z drugiej strony. Ale ruch logiczny, no bo tu jest czarny król, tu chcemy otwierać linię do ataku. I teraz błąd u czarnych, który Fischer określa jako raczej decydujący. Co czarne powinny zrobić? Powinny zrobić B5. Wydaje się proste, że przeciwnik chce otwierać pozycję, no to czarne powinny ją blokować. Jeszcze potem postawić pionka na A6, ustawić taki mur i zablokować to skrzydło hetmańskie. A zawodnik grający czarnymi gra skoczek C6. No też logiczne, no bo tego skoczka, co stał na D8, wprowadza do gry. To jest ten kłopot w szachach. Kłopot z oceną pozycji. To nie jest tak, że grający czarnymi zawodnik nie widział posunięcia B5. On je widział na 100%. Skoro ja widzę, bym o nim myślał, to on też je widział, nie? Widział ten ruch, widział ten ruch. Jaki jest największy kłopot w szachach? Ocena. Ocena pozycji, który ruch jest lepszy. Na pewno trzeba policzyć jakieś ruchy do przodu, jakieś warianty i postarać się ocenić. No i raz ocenimy dobrze tą pozycję, raz się pomylimy. Szachy to gra błędów. Tu się czarne pomyliły, ale to wiemy po partii, bo Fischer nam powiedział, w czasie partii czarne tego nie wiedziały. Biały bije. Bije, bije, no i otwiera się ta wieża. I teraz to już wiemy, ja to wiem, bo już nie widziałem tą partię do końca, tak na szybciutko przeklikałem, czy jest warta oglądania. Jest. Po tej linii A nastąpi zaraz atak, nastąpi koniec z czarnymi. Partia trwa już bardzo krótko. Ale znowu, no przecież przed chwilą F5, F6 pisał nam o tym, a teraz zupełnie zmiana frontu, zmiana kierunku, bo sytuacja się zmieniła. Otworzyła się pozycja tu na skrzydle hetmańskim, są otwarte linie. No i gra Hetman B1. Takie proste, tak? Wydaje się. Proste, jak już zobaczysz, jak już wiesz. Hetmana na B1 przestawić do ataku. Pionek wisi, czarne go bronią królem C7. No i teraz ruch znowu trudny. Spróbujcie może pomyśleć, ale bardzo logiczny. Trzeba coś z gońcem zrobić, nie? Goniec całą partię, tutaj mówiliśmy, że fajnie pracuje, napracował się. I trzeba zmienić pracę czasami, żeby nie było znudzenia, wypalenia zawodowego. Gońcowi trzeba znaleźć nowe zajęcie. I co robimy do tyłu? Goniec zmienia położenie, idzie na pole F4, żeby teraz z tej strony napadać na króla. Teraz tu jest lepsza pozycja dla gońca. Ale często to jest trudne w szachach do zrobienia, do wymyślenia, bo jeżeli przywiążemy się do tego, że coś nam się podoba, że coś w głowie mamy, że to jest pozycja dla gońca, to często trudno jest zauważyć ten moment, właściwy moment do zmiany naszego myślenia, do zmiany położenia. Tutaj Fischer wpuścił jakiegoś szacha, ale to nie jest groźny szach. Wieża się po prostu wróciła, zasłoniła. Czarne biorą pionka. Ok, to tylko pionek. Goniec idzie na F4. Szach. Król ma niewiele pól do uciekania. Poszedł na B7. No i teraz ruch, który kończy partię. Tak naprawdę. Ruch, po którym czarne się poddały. Kto chce, zatrzymuje filmik, może sobie chwilkę pomyśleć. A ja już zdradzam, że tym posunięciem jest. Trzeba szukać celów do ataku. A goniec pracuje. Wieża pracuje. Hetman pracuje. I idzie na B5. Ten ruch kończy grę. Czarne się poddały. Te trzy figury tworzą taki atak, że nie ma obrony.
Raz, dwa, Hetman tu, na B6 może teraz najmniej. Największa groźba, jaką białe tworzą, to jest Hetman A6. Mat. To jest mat. Jak tam wjedzie Hetman, to jest mat. Więc jak się bronić? Nie da się. Jeżeli pójdziemy skoczkiem bronić tego pola, to traci wieżę. Jak pójdzie wieżą bronić tego pola, to traci materiał. Bicie musi odbić skoczek nasz. I zaraz jeszcze wieża, tak? Bo jeżeli wie... Nie no, wieża się może zasłonić. Tak, myślałem, że jest wieża A1, ale nie ma, bo tu Hetman. Ups, Hetman pilnuje. No ale dobra, zasłonimy się. Mamy figurę więcej. Biorę pionka i wygrywamy. A może jest coś lepszego? Pewnie jest. Czarne się poddały w tym momencie. W tym momencie. Nie ma sposobu, żeby obronić pole A6, ten wjazd tam Hetmanem. To niszczy. Dobra, taka partia Fischera. Czy coś się z niej nauczyliście? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Na pewno zwracajcie momenty, uwagę na takie momenty, jak tu było. Tak? Wymiana gońca za skoczka. To jest oczywiście jeszcze wariant debiutowy, tak można czarnymi grać. Natomiast to określa walkę na bardzo dużą część partii szachowej. Także białe mają tego gońca, muszą go wykorzystać. No i później szukamy tych ataków, tak? Szukamy celu do ataku. Fischer to pokazał. Dobra, mam nadzieję, że partia się Wam podobała, że analiza się Wam podobała. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w piątek. Do zobaczenia o 21 na programie na żywo. Co robimy? Zobaczymy. Coś się wymyśli. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.